Dobra, z racji tego, że wasz szef to cipa i wasz obecny komendant to cipa, jestem ja. A szefowi to się umarło. I od dzisiaj jest tak. Jest jeden Bóg i ja nim jestem. Nie robicie nic bez mojej zgody. Nawet nie możecie sobie kurwa głupiej czapki zmienić kurwa bez mojej zgody. Wszyscy będziecie łazić w strojach, które macie w szafkach. No, w tym, w garderobie macie. W takich strojach będziecie gonić. Tylko, że teraz jest zima, no to jeszcze wam odpuszczę. I teraz tak, chamskie zachowania, niekulturalne w stosunku do mnie czy do swoich kolegów będą karane tak, że będziecie wypierdalani z policji. Kłamy? Usłyszę. Tak. Jesteście, źle się zachowujecie w stosunku do obywateli. Jakieś głupie odzywki, głupie przeklinanie przy obywatelach. Będziecie minusowani. Druga sprawa. Jak będą obywatele typu, kurwa, nie wiem, down z koniem pomieszany. Będzie wam skakał po radiowozie, macie go, kurwa, kasować mandatem. Jeżeli będzie dalej odpierdalał cyrki, bierzecie go na komedę i go kasujecie, kurwa, dołkiem. Tak jest. Macie być twardzi, macie nie dać sobie na łeb wejść. Nowa era w LSPD naszła. Ja ją zaczynam. Co do zmian? Do zmiany będą ogromne. Będzie podzielone trochę LSPD. W sensie będę ja i będę miał pod sobą 3 osoby. Każdy będzie miał zadania swoje wyznaczone. Nie będziecie się słuchać, nie będziecie stosować, będziecie wypierdalani. Każdy, kto się nie będzie nadawał, nie będzie pasował do policji, którą ja chcę mieć. Będzie wypierdalany. Tu mamy? Jest szef. Na radiu głupie odzywki nie, i starsze rangi nie będą reagować, to starsze rangi się znaczy nie nadają i trzeba ich wypierdolić. Także radio będzie kontrolowane cały czas praktycznie. Ile będę w stanie mógł, to będę je kontrolował. Rozumiemy? Kadeci zaraz tak. Najbliższa akademia jaka będzie, nie będzie akademią kurwa taką jak podobno były teraz. Akademie będą testowe, ktoś nie będzie nadawał, kto da dupy na akademii, znaczy nie nadaje się na rangę. I pierwszą akademię będą wszyscy przetestowani. Kto się kurwa nadaje na daną rangę. Nie ma tak, że ktoś będzie koło mnie stał, wszyscy będą kurwa stać i będą robić te pierdolone zadania. Choćby ta akademia miała trwać 12 godzin, będziemy zrobić tą akademię 12 godzinną. Każdy pokaże swoje umiejętności. I zaproszę takie osoby na tą akademię, które wam mózg rozpierdolą przy tych zatrzymaniach. Rozumiemy? Tak jest. Tak jest, szef. Także ładnie na patrole porozchodzicie, wy jesteście kurwa co? 15 szarży ofis, szef. Widzę właśnie. Czemu nie wyglądacie tak samo? Ponieważ jest zima. Jesteśmy przyzwoleni na stroje zimowe. No ale czemu nie macie jednolitych tych strojów, tylko wyglądacie kurwa każdy inaczej? Nie wiem, szef. No to załatwić tą sprawę. Nie chcę was widzieć w innych strojach. Te samo wszystkie starsze rangi. Każdy ma mieć kurwa strój jednolity. Tak jest. Nie jak policja, a nie jak kurwa przebierańcy. I kadeci, słuchajcie, uczycie. Wszystkie problemy, skargi, zażalenia do mnie. Makowce na swoich kolegów przyjmuje. Będzie to odpowiednio uwzględnione później. Nie jako, że ktoś podpierdala i ma lepiej, nie, tylko że ten to właśnie mówi, co jest, znaczy, że chce lepszą policję. I to wy macie teraz się wykazywać. Będę patrzył na was wszędzie, będę jeździł kurwa choćby za wami. Będę latał nad wami, będę patrzył co robić. Przyjazdy na czerwonych światłach radiowozami, tak, o żeby sobie pojeździć kurwa, po zapierdaniu na mieście będzie karane, surowo karane. Macie uczyć obywateli, jak się jeździ po mieście. Nie chcę zapierdania poza miastem i uczcie ich tego. Po mieście jedziemy normalnie. Jeżeli nie ma mechaników, radiowozy standardowo wymieniacie w garażu. Jeżeli są mechanicy, uczycie mechaników, że mają przyjeżdżać na zgłoszenia na wszystkie radiolki do napraw. Kwestie pieniężne ja będę wam zwracał. Jakby był jakiś problem z naprawą radiolek. Z mechanikami będę rozmawiał. Tak samo będę rozmawiał z medykami na różne tematy. Jutro zostanie wam wprowadzony regulamin tego miejsca, czyli komendy.
Kto się nie będzie stosował do regulaminu, będzie robił sobie statusy drugie na komendzie. Tu o, tak, ja stoję, robi status drugi, to automatycznie zostanie wywieziony i zostanie zdegradowany. Bo potem przychodzą obywatele i proszę pana, proszę pana, proszę pana, on stoi, kurwa, debil. Jeden z drugim. Max 2 dni wyznaczę osoby do pomocy. I tyle, rozejść się na patrole. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Muszę tylko właściwą odznakę odebrać. Jaką? Ja też. Kadet? Znaczy nie. Posterunkowy? Też nie. Starszy posterunkowy? Też nie. Jeszcze słowo. Był to inspektor. Ty byłeś inspektorem? Znaczy... W innej frakcji to działało tak. Kto jest najstarszą rangą? Ja. Tutaj kolega. Jesteś na służbie? Tak. To ich wypierdol wszystkich na patrole. Słyszeliście? Przebrać się na patrol. A ty chodź po rangę. Twoją. Chodź.